Wszyscy znamy tę historię. Starsza pani w aptece pyta przy okienku, ile będzie płaciła za leki, które przepisał jej lekarz. Słucha, liczy, musi podjąć trudną decyzję, ponieważ wybierze tylko te leki, na które ją stać. Z części będzie musiała zrezygnować, a i tak w tej aptece zostawi większą część swojej emerytury. Widzieliśmy to. Widzieliśmy to stojąc w kolejkach. Widzieliśmy to będąc w aptekach. Ściskało nam się serce za każdym razem. W kraju, w którym teoretycznie każdy ma prawo do bezpłatnej, powszechnej opieki zdrowotnej, są miliony, które po prostu nie mają środków finansowych na to, żeby się leczyć. I dzisiaj jesteśmy tutaj, na tej sali, po to, żeby powiedzieć, że takie historie muszą przestać się dziać. Dziś wielkie korporacje farmaceutyczne robią świetny biznes. Robią świetny biznes kosztem pacjentów, naszym kosztem. Dyktują absurdalne warunki i ceny. A rząd realizuje wszystkie ich zachcianki. Musimy przestać być zakładnikami wielkich koncernów farmaceutycznych i musimy przerwać ten patologiczny układ pomiędzy nimi a rządem. Jesteśmy częścią Europy. Jesteśmy częścią europejskiej wspólnoty, która powstała po to, żeby żyło nam się lepiej. I my po to idziemy do Parlamentu Europejskiego, po to idziemy do Brukseli, żeby walczyć o ochronę zdrowia dla wszystkich obywateli. I zrobimy to! Zrobimy to, bo w 2019 roku wszyscy zasługujemy na skuteczne leczenie, niezależnie od tego, jak wygląda grubość naszego portfela, czy w którym kraju wspólnoty akurat mieszkamy. Zasługujemy na to. Zaczniemy od prostego rozwiązania. Zaczniemy od tego, żeby nikt nie musiał rezygnować z leków, bo są za drogie. Dlatego my, Lewica Razem, zapewnimy bezpłatne leki na receptę dla wszystkich. My, Lewica Razem, wiemy, że zdrowie to nie jest przywilej dla bogatych. Idziemy do Brukseli po to, żeby na serio walczyć o ochronę zdrowia dla wszystkich i wprowadzimy europejskie standardy opieki zdrowotnej, ponieważ wiemy, że wszyscy zasługujemy na to, żeby mieć dostęp do najnowszej medycyny i do troskliwej opieki. Zrobimy to i nikt nas nie powstrzyma. Wiemy, że nie wolno zarabiać miliardów kosztem ludzkiego zdrowia i życia. Ludzkie zdrowie i życie nie powinno zależeć od widzimisię wielkich koncernów farmaceutycznych. Wiemy, jak przerwać ten monopol. Rozwiązanie jest proste. Potrzebujemy europejskiego publicznego producenta leków i my go stworzymy. Unia Europejska będzie finansować badania nad nowymi lekami, a my wszyscy staniemy się beneficjentami tych wyników. Dzięki temu będziemy mieli możliwość nie tylko lepszego dostępu do opieki zdrowotnej, ale też będzie taniej, jeżeli Unia Europejska będzie wynajdować leki, a nie będzie zależna od wielkich korporacji farmaceutycznych. Zrobimy to!
Unia Europejska ma narzędzia i pieniądze do tego, żeby zapewnić wszystkim Polkom i Polakom, ale także wszystkim Europejczykom naprawdę bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej. Ale musimy zdawać sobie z tego, kto jest naszym wrogiem. I my wiemy, kto jest naszym wrogiem. Wiemy, że wielkie korporacje farmaceutyczne mają potężne budżety i polityków w swoich kieszeniach. Ale my mamy coś silniejszego. My mamy siłę do walki, która wynika z tego, że walczymy o swoich bliskich, o swoje dzieci, swoich rodziców, swoich dziadków. Walczymy również o siebie. Walczymy o wszystkich Europejczyków i Europejki. I zwyciężymy! Lewica Razem. Lista numer 5. Europa. Jesteś u siebie.